Dobrze, słuchajcie, uznaliśmy, że oszczędzimy wam oglądanie, jak przez godzinę to budujemy. I w ten oto magiczny sposób idziemy z ostatnimi kłodami, kończymy nasz mur, pokażemy Nie wam, ostatnimi, prawie ostatnimi. Jak wygląda finalny efekt. Oczywiście... Nie kurde, jak ktoś tam przeszedł. Normalnie. Nie zajęło nam to oczywiście godziny, tylko 20 minut, ale to i tak co, sporo czasu pewnie. Uznaliśmy, że wam tego oszczędzimy. I patrzcie, elegancko mur będzie skończony. Nikt no, tam już tutaj nie będzie wchodził. Chyba jeszcze nawet za dużo tych kłód mam. No. Okej. Okay. Odłóż tam, zrobi się najwyżej magazyn. Okej. Okay. Czyli w sumie pięknie. A tutaj co jest? Tutaj tylko badyle i kamienie, tak? Tak. Okej. Okay. Tutaj takie pułapki, żeby nam nie wchodziły kanibale. Żeby nie robiliśmy poprzednich wodzach takiego czegoś. 16 patyków. Bo to się średnio opłaca, ale dobra. Chociaż tutaj jak mamy tak dużo patyków, można patyki brać na sanie przecież, nie? No da się. I to w piździec ich tam można wziąć. No, żeby się idzie. To idę. Z saniami. I zbieramy patyki. Słuchajcie, zbierzemy trochę patyków. Zbudujemy to. A później mamy zamiar się wybrać na wyprawę. Na wyprawę. Wojtaza z nami nie ma? Tak, Wojtaza z nami nie ma, bo Wojtas poszedł robić pewne rzeczy, o których nie wolno wam nam mówić, bo my family friendly content. My natomiast chcemy się udać bez niego na wyprawę na biom zimowy. Żeby, nie wiem... Tuj! Nice. Żeby, nie wiem w sumie co tam zrobić, chyba jakąś bazę taką zapasową drugą na biomie zimowym, jak uważasz. No można, tylko tam będzie zimno. No to będzie zimno, ale ja jestem jak najbardziej za postawieniem tam na przykład domku na drzewie. O, to było całkiem fajne. O, tylko trzeba znaleźć drzewa, tam na sami to jest trudne. Nie, no tam jest pełno drzew też przecież. Tylko, że takich cienkich, co dają patyki. No dobra, no to jakoś ogarniemy, nie? Jezu, tu można pełno tych patyków na to chodzić. Dobrze, tam się podoba. Na tej samej polanie to zrobiłem. Wiesz, jest. Prawda? Ogólnie potrzebujemy 16 patyków na magazyn. I jeszcze na tamte pułapki dużo. Ogólnie ich łącznie potrzebujemy 54. To mało. Czy da się ich wrzucić 50 na to? Nie wiem, ale my do ekwipunku możemy jeszcze zabrać 20 przy okazji. 10. Znaczy razem. O, to razem. To mów, że razem. No. Nie. Jeszcze tam jest magazyn w środku na kłody. No i dobrze. 54 na pewno zabierzemy na rację, będzie git zrobione. Dobra. A ja w ogóle bym musiał coś zjeść, jak wrócimy do bazy. No ja też. I się napić. Możesz tam jeszcze kłaść to? Mogę. To pełno tego tam może być. No. A, tylko jeszcze trzeba będzie kamieni nazbierać. A na sanie też da się. Kamieni też 54, no tylko już nie 54, nie? No, da się. Aha, już mamy pełno patyków na tym. Na sanie. Do ekwipunku. Biorę do ekwipunku i leci. I nazbieraj też kamieni do ekwipunku. No, kamieni. Kamieni ja można chyba tylko 5, co? Tak. Okej. Okay. Kończ tak, kończy mi się energia, bo nie mam jedzenia, gdzie jest. Jakiś typ ciągle wyłącza i włącza CS-a, mam nadzieję, że wy tego nie widzicie, bo mi się chyba tu chce wbić, żeby go było widać na odcinku. No skąd wie, że nagrywa? Znaczy skąd on wie, że ty nagrywa? Nie wiem, może się domyśla. Okej, okay. Dawaj z tymi badylami. Okej, zbuduję ten magazyn szybko. Taki mały magazyn po prostu. Patrz co zrobisz, rozrzucasz. No wiem no. Tutaj trzeba trochę dać jeszcze. Dobra, to tutaj już są te patyki wszystkie. Aha, już w ogóle nie potrzebujemy. To co, budujemy magazyn. Myśmy ich tu nazbierali, myśmy ich tutaj na pewno za dużo nazbierali tych patyków, nie? A ogólnie jeszcze te zabezpieczenia z drugiej strony będzie trzeba budować.
No to idź i wstawiaj, bo mamy tych patyków od groma. I trzeba będzie jeszcze kamieni nazbierać. Zaraz wyjdzie, że będziemy dłużej na tym odcinku budować niż podróżować. No i tam zdarza się. Może jednak to będą wykończenia bazy na przykład? A w następnym odcinku wyjdziemy, nie wiem, dobrze. Bo jak na razie nam idzie całkiem ładnie i chciałbym wam powiedzieć, że naprawdę piękna to baza będzie. Chyba najlepszy kąt zbudowaliśmy. No nie wiem czy najlepsza, ale na pewno. A jeszcze ogólnie planuję, żeby zrobić tam u góry coś. No to byłby bardzo ciekawy pomysł. Rozszerzyć naszą bazę tam jeszcze na tą górę. Ile jeszcze tych patyków potrzeba? Jezus Maria, 42. Wystarczy, wystarczy, teraz nie musisz. Nie musisz, po co tutaj? Przecież tu ci nikt nie będzie chodził. To też możesz wywalić. Tutaj wystarczy dotąd. Okay. Nawet bym rzekł, że dotąd strony. Wystarczy. Dobra. 36 patyków, trochę sporo. Zróbmy to może poza odcinkiem, co? No można. Teraz słuchajcie, zrobimy bardzo szybko rzecz. Zjemy sobie i idziemy na wyprawę. Bo tutaj doplanuję jeszcze. To jest cyk. Najbezpieczniejsza baza, patrz. Cyk, cyk. Dobra, i chodź, bo jedzenie robię. Aha, i wiesz co jeszcze jest nam potrzebne? Jak będziemy na tą wyprawę iść, to by trzeba przy okazji zahaczyć o plażę. Żółwie. Tak, bo my cały czas nie mamy wody. Mamy przecież ten jeziorko za płazą. Tak, ale zawsze warto. Dobra, mamy pojedzone. Lekarstwami się raz uleczę. No i chyba w sobie możemy iść. Na biom zimowy tam, o, gdzie ta góra daleko. Ja jeszcze tylko się napiję wody. Pomieram z pragnienia. Chwilę się tam będzie szło. Czekaj, muszę tego małego gnojka dorwać. Friend family, pamiętaj. No wiem. Aż trzy? Już wie. No trzy, żeby było ładnie. To by bez Wojta to będzie trudno, ale dobra. Chodź. Idziemy, ja sobie umyję siekierę. To zróbmy dwie. Dobra, to usuń tam jedną na razie. Dobra, i chodź, i idziemy na biom zimowy, na wyprawę. No idziemy. Dobra, chodź. Tędy? Którędy chcesz iść? Nie, wtedy chyba będzie szybciej. Bo właśnie tędy będzie szybciej, dobra, idziemy. Nie tak daleko, bo ja już widzę, że tam tylko trzeba przepłynąć przez jeziorko. I tu mam takie wizje, tu by można na przykład postawić fort. Ale to już by było chyba too much trochę. Tak, i na 3 gości 40 łodzi. Tak. Ale wiesz, ja lubię takie rzeczy robić. Lubię się bawić. To można jakieś live. Gdzieś ty tam poleciał? No, przy ciebie. Po co tam tędy? To ja tutaj przejdę po tych kamieniach. To ja przejdę po tych kamieniach. To za głupi ptak. Okej, udało mi się zabić ptaka. Nieważne. Ten mam taki chwilę jest... powoli, niech mi się odnowi. Wiedzieli, że w tym miejscu, gdzie jestem, jest jaskinia? Tak? To weź ją oznacz tam flagą. No nie wiem, gdzie ona jest dokładnie. Aha, myślałem, że to nas... A tam pod wodą jest. Właśnie mówię, że tu jest jaskinia, to dobrze. Pomiędzy tymi. No tak. To po prostu tu gdzieś trzeba flagę postawić na lądzie i tyle. Przecież to będzie się wiedziało, gdzie to jest. No dobra, ale żebyśmy na pewno na 100% się nie pogubili. Ja już stawiam. Postaw tam patyki. Okej. Okay. To żółtym kolorem może niech zaznaczamy. Dobra, to żółtym niech będzie, okej. Okay. Żółtym kolorem będziemy jaskinie zaznaczać.
różowym bazie. A na zimowym biomie też jest chyba jaskinie, nawet mi się zdaje. Nie. Czekaj, sprawdzę. Nie jest, nie ma. Nie ma? Nie, no to my tam w takim razie idziemy tylko i wyłącznie po skórę dzika, która jest bardzo mocna. Nie mocna, tylko się przydaje do robienia rzeczy. No czyli jest mocna, bo przydatna. Idziemy po przydatną, idziemy po przydatną skórę dzika plus ciekawości i trzy, żeby zrobić bazę, bo tak się mi się zdaje, że myśmy tam jako tak z kamerą, to żeśmy tam jeszcze nie byli na pewno. Na pewno? Na pewno, nigdy. Tak więc, moi drodzy, historyczny moment. Odkrywamy biom zimowy. Ja bym się zmachał. Ale żeśmy normalnie długo szli. Okej, bo coś sprawdzę szybko. A, no tak, widzę. Co? Tutaj z czterech skór dzika, sześciu skór... Czekaj, sześciu skór jeleni, jednej skóry królika można zrobić strój ciepły. Już mam skórę dzika. Już? Tylko jedną, nie zakładaj. Nie zakładam, to się przyda później. Bo możesz stworzyć sobie chyba tam... To jest kolejny dzik. Pokrowiec możesz jakiś stworzyć. Na kamienie. Jak one na dwa hity schodzą, te dziki? No mogą cię walnąć. Oj tam, coś im nie wychodzi. Też byś na dwa hity zszedł. Okej. Okay. Czyli szanse są wyrównane. Znaczy silne są głównie dziki. Jak walną, to i na raz. O nie, pająk. Ty, zabiłem pająka. Da się zabijać pająki. Ach. Nie dało się wcześniej. Nie dało się. W końcu mogę zabijać te małe... Spokojnie, ja nie chcę podpalać tej siekiery. Cały czas mi się świeci, żebym ją mógł podpalić, bo mam założoną tą. Mi też. Mam miejsce na bazę. Tak? O, pod górą samo. Ciekawe, czy dałoby się na nią wspiąć z czekanem. Kiedyś się dało, teraz się nie da. Tak? A musimy kiedyś spróbować mimo wszystko, bo może jednak się... Nie da się. Chociaż patrz, tu są takie ściany, że do pewnego miejsca powinno się dać. Ogólnie już się nie da. Kiedyś się da. Doktor, patrz, tu są... Do połowy się da, bo widzę po tych ścianach. Do połowy jest zrobione tak, że się da. To przyjdziemy tu to zrobić, tak mi się zdaje, że na pewno. Ile na to kłód potrzeba? Czekaj, bo ja tu jeszcze taki śmieszny pomysł mam. Bardzo śmieszny pomysł. Tu też chcesz mury walić dookoła tej bazy? Może to sobie odpuścimy już tutaj. Odpuśćmy sobie już tu mury. W tym miejscu akurat nie musimy mieć murów. To będzie nasz taki domek zimowy. Ogólnie jeszcze jak te cztery kłody tego... Mamy te... No, no wiesz te. To połączymy je mostami. Okej. Okay. To będzie takie... Taka baza jak na Endorze. No. Coś więcej tutaj tych kłód niż cztery kłody. Patyki. Nie wiem, czy nam się przydadzą. No powiem ci, że za dużo tego, ale... Co? Za dużo tego, nie ma tutaj na tyle drzew. No jest. Ja nie zrobię. 48 kłód? No 4 razy sanki pełne, no nie wiem. No w sumie ty to jesteś do wszystkiego. Zresztą mamy lato. Z tymi kłodami. Chodź, ogrzej się. Ja pracuję. Ja wolę nie zamarznąć. Zając. Całe życie z oczami przyleciało. Prędzej drzewo. No, prędzej drzewo. Znaczy życie i drzewo też. To ja dam te liny na to. Dobra, jeszcze dwie kłody. Dobra, to jest stary za duże. Nie, no, jak na to po 10 kłód potrzeba. Dobra, powoli, spokojnie. Moich łagodni.
O, mamy jedno miejsce. O, walnęło jedno na drugie i drugie się nie przewróciło, ale już mi smutno z tego powodu. Kiedyś tego było fajnie, że... Tak, że zrzucało się jedno na drugie i to spadało na jeszcze jedno. Moim rekordem było 4 drzewa. Kurde, nice. Wyścinam i drzewo pada na drzewo, tamto drugie drzewo pada na trzecie drzewo i to trzecie drzewo na czwarte drzewo. A tu są trochę silniejsze kanibale i też tutaj występują mutanty na tym biomie częściej. Także wiesz, oczy dookoła głowy. Pewnie ktoś się będzie zastanawiał, czemu ja wszystkich drzew nie ścinam, ale tak jakby ktoś właśnie nie wiedział, to te mniejsze tutaj dają tylko badyle, a nie kłody. Tak się przydadzą. Dobrze, ale ja już mam pełny ekwipunek tych patyków. Ja też. Ale te drzewa akurat dają kłody. Okej, mamy już dwa zbudowane. Ogrzać się muszę przy ognisku. No i można wracać do pracy. Okej, buduj, bo będziemy mieli to zaraz skończenie. Nie wiem, czy to łączyć mostami. Połącz no. Trochę by na to kłód poszło też dać. Trudno. No dobra. Śmiesznie by było. Podołamy temu. No to będzie taki kwadrat, nie wiem po co nam to. Ale niech będzie... To było śmiesznie. Będziemy mieli dzięki temu zaliczony biom. Z linami to chyba akurat problemu nie będzie. Że już wszędzie liny wypełniamy. A, no, okej. Dobra, to nie jest takie łatwe teraz, bo teraz już będzie trzeba te kłody z dosyć daleka donosić. Sanki zbudować? Znaczy wiesz co, sanki to akurat... Tutaj to nam za dużo nie dadzą, bo i tak je tutaj później zostawimy. No i co? Tam też zostawiliśmy sanki. No ale tam raczej wrócimy. Tutaj tylko pod koniec, jak będziemy chcieli się wspiąć jeszcze na to przed wyprawą, tak myślę, na to będziemy próbować. Może się uda. Bo widzę, ile tu jest ścian do wspinaczki. To jest tak zrobione, żeby się dało. Znaczy nie na samą górę, ale do pewnego momentu. Ogólnie... dało się dotrzeć do tej placówki, co jest w tej górze. Tak? Tak. Normalnie było okno i można było do tego dojść. To tak zrobili, że się nie da, tak? Tak. To bez sensu. Fajny to był element na pewno. I każdy by to robił w serii, ja bym to na przykład zrobił. Teraz widzicie, da się dojść do tego momentu, do połowy góry i dalej się nie da. Ale na pewno tam wejdziemy, bo wysoko, ładnie. Jak już będziemy mieli czekan, to przyjdziemy na pewno się wspiąć. Taki ciekawy element po prostu. Okej. Okay. Kilka kłód, dobra, nie tak kilka, bo 8, ale już prawie to skończyliśmy. Jak ci tam idzie, donosisz jakieś kłody? Patyki zbieram. Po co? Żeby sprawniej kłody donosić. No dobrze, no to ja też tutaj ładuję badyle, bo ich jest pełno akurat. No ładuj. Aha, skończyłem. To, żeś dołożył? Dobra, nie mam energii, skończyła się. To sobie podładuj. Ło, to dało kłody. Co jest grane? No, to było duże. To nie było duże. To było duże. Aha. To nice akurat. A kanibale się nie umieją po linie wspinać. Nie. To dobrze. Czemu by mieli umieć? Są dzikusy. No dzikusy jak dzikusy. To znaczy, że te też będą dawały kłody. No, dlaczego ja ścinam? Aha, myślałem, że to są te, co patyki dają. To jednak no. Byłem w błędzie. Całe życie w błędzie. Te, co dają patyki, jednak są troszeczkę jeszcze mniejsze niż te. Ty zimno mnie zaczyna bić.
Przecież rozpaliłem ogień. No wiem, ale zaraz tam podejdę, bo ja się dawno nie podchodziłem odgrzeć po prostu. O nie! No to już myślałem, że walnie nam na ten. Podstawowa rzecz, o. Tak, dwie kłody na ławeczkę. No nie, mogłeś dokończyć to już, ale dobra. Tam. Ławeczka ważniejsza. Dobra, ogrzeję się i lecę ścinać dalej. Patrz, no popatrz na tę górę, no jest taka ściana, po której się można wspinać. Właśnie nie wiem, zastanawiam się. Do połowy się tam. Tak ja to widzę po prostu, bo to są takie piętra. I nawet ja ci powiem, że na pewno da się zbugować tak, żeby wejść trochę wyżej. Może nie tak. Na samą górę, ale na pewno się da. Będziemy próbować. Dobra, i tutaj teraz. I cyk, i cyk. I cyk, i cyk. Akurat z tymi mostami to sprawnie pójdzie. Bo to akurat mało kłodu idzie. Okej, tu jest już prawie cały most skończony. Tu jeszcze trzy kłody trzeba. A tu zło akurat są dwie. No trochę roboty to jest. Proszę. Mimo wszystko, no trzeba jeszcze tutaj, o Boże, 17 tak, kłód trochę jest. Tak szczerze, przy naszym murze mieliśmy więcej. No, i szło nam to zgrabnie jakoś. No. Dobra, 17 kłód, 12 da się ogarnąć sankami, ja to zrobię spokojnie. I dwie przynieść na przykład tak. No tak. Ty też idź tam gdzieś. Ścinaj ze mną i będziemy to ładować na sali. Ścinam. No i dobrze. Ale się tu szybko marznie. Jesteśmy na biomilinowym. No wiem. To ty żeś się spodziewał. No ale mamy kurtki przecież, no. Ale to trzeba sobie wykraftować specjalną. Zapomniałem, że my żyjemy w takich czasach, w których kurtki są robione dla wyglądu, a nie żeby ogrzeć. No. Teraz żeś sobie przypomniał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, pełnia. To zgarnij jeszcze dwie na wary i przynieś. Okay. A ja to zaniosę. O, tu takie ładne były. Czemu się nie do tego postawić? Bo jest tam przed nami. Dobra. O! O! Dobra, to jeszcze... trzy i będzie. Stawiasz jeszcze jeden most? Nie. Nie? Nie da się. Aha. Się zepsuło. Czyli będą trzy. Dobra. To i tak będzie ładny. To trzy kłody trzeba zgarnąć, to... oła, to już na bary. Będzie ci ciepło. No, będzie mi ciepło przynajmniej. Praca sprawia, że nie czujesz bólu, nie? Podchodzę, pracuję i nie czuję tego. Tak, dokładnie tak to działa. Dobra, idź tam, weź jeszcze jedną i będziemy mieli piękną, skończoną bazę. Dobra, dawaj z jeszcze jedną. Ale wieje, wiatr. Wiatr, Boże Święty. Dobra, wbiłem na górę. Elegancko. O! Chyba coś słyszałem. Jakieś kusy się drąbią. Moi drodzy, tak wygląda nasza prymitywna baza zbudowana na biomie zimowym. Zbudowaliśmy ją kompletnie bez celu. Bardziej po to tu przyszliśmy, żeby dzika zabić, ale w sumie to mamy przynajmniej bazę dodatkową. Pochwaliliśmy się tym, że umiemy, że nam się chce. Mamy zdobyty biom zimowy i tamtę górę będziemy zdobywać czekanem.
bo da się. Ja wierzę w to, że się da do połowy, a dalej będziemy próbowali zbugować i zobaczyć, jak bugować. Dobra, uda się. Ja wam mówię. No na chwilę obecną, no nie ma co, no kończę ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Tak więc na razie i papa, pa, możesz się pożegnać. No, no pa. No siemaneczko.